Najpierw spotyka się dwóch kumpli. Słyszałeś, ponoć Staszek nie żyje? Tak, wiem o tym doskonale. Wyobraź sobie, że Staszek jechał samochodem obok mojego domu i nagle wyskoczył mu pod koła kot. Staszek nie chciał przejechać zwierzaka, więc szarpnął kierownicą w bok, wjechał na krawężnik, auto wyleciało w powietrze. Przeturlało się po moim ogrodzie, Staszek wyleciał z samochodu i przez szybę wpadł do mojej sypialni. Daj spokój, przecież to straszne, tak zginąć. Ależ nie, on wciąż jeszcze żył. Leżał tak cały we krwi, w tym rozbitym szkle. Po chwili zaczął się podnosić, szukając oparcia w starej, zabytkowej szafie. Niestety, szafa z całym impetem przewróciła się na niego i pogruchotała mu kości. Rany, jaka okropna śmierć. Nie, nie, utrzymał się przy życiu. Jakoś wypełznął z pod szafy i doczołgał się do schodów. Tam chwycił się poręczy i ponownie próbował się podnieść, ale poręcz nie wytrzymała ciężaru jego ciała. Staszek spadł z pierwszego piętra na stół w korytarzu, a drzazgi z połamanego stołu powbijały mu się w ciało. Psia krew strasznie zginął. No co ty, to go nie zabiło. Spadł tuż obok drzwi do kuchni, czołga się do środka i próbuje podciągnąć na kuchence, ale zahaczył o duży garnek z gotującą się wodą i chlust. Człowieku, cały wrzątek wylądował na nim i poparzył mu ciało. Cholera, przerażająca taka śmierć. Ależ nie, wciąż jeszcze oddychał. Mało tego, w pewnym momencie zauważył telefon, próbował dosięgnąć słuchawki, żeby wezwać pomoc, ale zamiast tego, wetknął palce do gniazdka elektrycznego. Żebyś ty to widział, woda w połączeniu z prądem. Staszkiem szarpnęły konwulsje, rzucając jego ciałem o ścianę. O rany, okropnie tak umrzeć. Daj spokój, on wtedy jeszcze nie umarł. To właściwie jak on zginął? Zastrzeliłem go. Zastrzeliłeś go? Kurwa człowieku, przecież on by mi rozpielił całą chałupę.